takie, to było trochę dziwne. Trochę bardziej dalej. Troszkę bardziej. Okej. Okay. Cześć kochani, ja dzisiaj... Cześć kochani, my dzisiaj... Nie my. Cześć kochani, ja dzisiaj w szkole robiłam taką rzecz, że oni mnie mierzą i zobaczą, jaka wysoka jestem i pokażą ci, ile ważysz i jaka wysoka jesteś. Nie powiedzieli nikomu, ile ważą i wszyscy poszli do takiego pokoju i musieli zdjąć buty i wtedy to robili. To jakby było 5 minut, a wtedy powiedzieli mi, jaka wysoka jestem. Ja jestem 1.46.7. No to 146 centymetrów. Jaki aniołek on jest. No i to było super... Okej, okay, to nie było superowe. Ono i potem... po lunchu, jak zjedliśmy wszyscy, my zrobiliśmy taki ten, że oglądamy film. Ale to nie jest jakiś normalny film, nie! To był taki film, gdzie jakby 14 ludzi przyszli i grali jakby, że oni są... jakby ta historia Jezusu. Jakby co się stało. Ja to do was, kochani, mówię, bo mam mi robi jedzenie, nie mogę się za bardzo czekać. Ale, no... Jesteś piękny. On jest na mnie zły. No kochani, i pokazali nam jakby jak ona, jak te, jak aniołki przyszły i mówili to wszystko. I było bardzo fajnie, bo... ale to było bardzo, bardzo fajne. I ta dziewczynka, która tam grała, była piękna. Może miała chyba gdzieś 16 lat, ale wyglądała trochę jak Zendaya, ale... Nie bądź nie miło do Zendaya, ale ładniejsza. Moi drodzy, jak widzieliście, zaczęłam robić trening. Sorry, że jestem taka zdyszana, no ale takie życie z rana. Zaraz założę dziewczynę, ale już zrobiłam trening na brzuch. 10 minut, czy tam 11. Wrócę, zrobię jeszcze troszeczkę cardio. Także zgarniam matę, bo chcę wstawić Jessiczkę, ale słuchajcie, jak wrócę, to znowu ją rozłożę, więc nie będę jej zupełnie chowała. Tam mamy Rabusia, chowa się. Gdzie jest kiciuś mój? Rabuś! Kici, 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 kici. Rabuś! Rabuś! Przywitaj się trochę! Zobaczcie, jaką ja mam już tarczę wybraną w zegarku. Mam nadzieję, że złapię zaraz ostrość. Zobaczcie. Już czuję klimat świąteczny. Nie chciał przyjść, ale przyszedł Rabulek. Dobry kiciuś, czemu nie powiedziałeś dzień dobry? Bo chce mi się bawić, panciuszko. Chce mi się całować, gryźć i bawić. Ciężarki byś chciał pewnie moje, ciężarki byś pewnie moje chciał. Rabuś, spójrz trochę. Dobry kiciuś, dobry, no. Słuchajcie, kiepski miałam dzisiaj poranek. Wyjechałam samochodem i zaraz tu u mnie na skrzyżowaniu był bardzo duży wypadek. Powiem wam, że nieciekawie, bo reanimowali dwie osoby na naszych oczach. Musiałam porzucić samochód tam, gdzie nie wolno, na podwójnej żółtej linii. I powiem wam, że no, stresowałam się, biegłam, żeby Lidę zaprowadzić na czas. Matysię, jak wróciłam po samochód, stał sobie dalej. Tam wiecie, żadnego mandatu nie dostałam, bo ogólnie się tam ogromny korek zrobił. Tak to wygląda w tym momencie, moi drodzy. Właśnie tam jest ten wypadek, tutaj stoję, wszystko zablokowane. Jest to stresujące bardzo ze względu na to, że ja codziennie tutaj Matysia chodzi sama przez tą ulicę. Ona mi się wydaje w ogóle być niebezpieczna. Wożę ją ostatnio właśnie też. Powiem wam, że jest tak jakby duże przejście dla pieszych, gdzie w połowie pasów zmienia się, że tak powiem, światło i musicie przejść do połowy i później wciskać znowu guzik i znowu czekać na kolejne światło. Nie można przejść całego skrzyżowania na jednym świetle, co byłoby uproszczone dla dzieci i młodzieży, która idzie tutaj do szkoły i do koledżu i jeszcze do innych szkół.
I powiem Wam, że to jest właśnie lipa. Kolejna rzecz to jest to, że to jest droga szybkiego ruchu dosyć, więc te samochody pędzą, a młodzież idąca w ogóle słabo uważa na to, przyjeżdża młodzież na rowerach, przebiegają często na czerwonym świetle, przez to, że te światła się tak dziwnie zmieniają. No jest, słuchajcie, ogólnie nieciekawie. Zebrało się teraz mnóstwo osób tutaj. No i dalej, słuchajcie, czekamy, nieważne, ja mogę tutaj siedzieć i czekać, ważne, żeby się tam nikomu, słuchajcie, nic nie stało i żeby przeżyły te osoby, które były tam reanimowane, no bo powiem Wam, że nieciekawie to powiem, że jedyne w tym pocieszające to jest to, że tutaj jest bardzo blisko szpital w okolicy i myślę, że karetka przyjechała tutaj dosłownie w 2 minuty, jak nie szybciej, te karetki ogólnie, myślę, że naprawdę było to szybko. Jeszcze Wam powiem, że bardzo dużo wtedy młodzieży idzie do szkoły, do Matyldy i w ogóle, bo ja akurat też wyjeżdżałam do szkoły zawieźć, i że bardzo dużo takich naocznych świadków to byli bardzo młodzi ludzie. Teraz... I powiem Wam, że no wszystko zagrodzili i bardzo, bardzo jeszcze długo tam stało chyba ze 2 radiowozy straży pożarnej, z 6 radiowozów policyjnych, jak również ze 4 karetki. Mam nadzieję, że nikomu się tam nic nie stało, ale powiem Wam szczerze, że no było raczej ciężko, raczej grubo, no bo jak 2 osoby reanimują, zanim jeszcze karetka dobrze, wiecie, karetka nie może zabrać do szpitala, tylko reanimują na miejscu, no to już dobrze nie jest. Także powiem Wam, że mam taki dzisiaj trochę zryty przez to humor i jest mi jakoś tak przykro ogólnie i to przejście uważam, że jest dla pieszych bardzo niebezpieczne, no bo myślę, że to w ogóle na przejściu dla pieszych się wydarzyło i Mati sama często tam chodzi, ostatnio ją wożę, więc o tyle dobrze, ale się zestresowałam. No i wiecie, i tak jakoś mi się nie chce za bardzo nagrywać. A przyszło wczoraj tło do Vlogmasa z takich pozytywniejszych rzeczy. Jest przepiękne. W końcu takie, jak chciałam, więc powstanie nowe intro. Będzie krótkie, no bo tylko na, wiecie, na tle tego tła, bo no wiadomo, nie ubierzemy się w jakieś stroje dziwne, świąteczne, nie pójdziemy do sklepu nagrywać tam, gdzie jest największy ozdób świątecznych intra. Ale możemy chociaż, wiecie, na tle jakieś przebitki sobie nagrać do intra, żeby było coś świeżego, nowego. Także przygotowujemy się. Tu mam w ogóle pudełko z różnościami świątecznymi. No, już się nie mogę doczekać. Wiem, że Wy też czekacie, piszecie mi. To mnie tym bardziej nakręca i mam nadzieję, że będzie super. Mamy popołudnie. Dzisiaj Artur wrócił wcześniej z pracy, co mnie mega cieszy. I słuchajcie, jedziemy po dziewczynki do szkoły, znaczy po Lilę. Mam nadzieję, że Matysia wróci cała i bezpieczna. Mam dzisiaj zryty humor, słuchajcie, naprawdę. Takie dni też są czasami. Przeczytałam w wiadomościach, bo w ogóle takich tych naszych miastowych, no że niestety kobieta, którą transportowali śmigłowcem, 30-letnia rowerzystka, zmarła. Także nie skończyła się ta historia dobrze. Dziewczyna troszkę młodsza ode mnie. No, daje do myślenia. Stwierdziłam, że zrobię sałatkę i pokażę Wam, jak się ją robi. Jest banalnie prosta. Potrzebujecie jakiś miks sałat, fajnie jakby była z rozszponką, ja nie mam. Czerwoną paprykę, halloumi, będziecie je smażyć, grillować. Układacie sałatę, kroicie sobie paprykę jak chcecie. Tutaj mam zestaw różnych oliwek, ale ja wybiorę czarne najbardziej, może kilka zielonych dosłownie. I pomidorki koktajlowe i jeszcze wyciągnę cebulę. Powinna być cebula dymka. I później robicie, solicie to wszystko, znaczy też sprawdzajcie, czy nie macie zbyt słonego halloumi, prawda? I potem robicie sobie z miodu i musztardy sosik, polewacie to wszystko. Można posypać sezamem albo na przykład czarnuszką i będzie sałatka. Now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown. What can I do? And it will be alright to let me down.
dzisiaj byłam, słuchajcie, na zakupach z ozdobami świątecznymi. Niedługo we Vlogmasie wszystko zobaczycie. Nagrywam sobie odrobinkę materiału tak do przodu, żeby to miało ręce i nogi, żeby Was wprowadzić w ten cały klimat, bo później może być już ciężko, jak będzie trzeba te filmy tak obrabiać, żeby one były też ciekawe, bardzo świąteczne, z takim klimatem, wiecie, vlogmasowym, jaki ja sobie wyobrażam. Będzie ciężko, żeby to tak nagrać każdego dnia na bieżąco, więc jakieś przybitki już sobie nabijam, nagrywam i super, powiem Wam, że jestem dzisiaj podekscytowana, bo super rzeczy kupiłam. I wczoraj też jeszcze jedną rzecz kupiłam i jedną Wam pokażę, bo czemu nie? Słuchajcie, no zobaczcie. Widzicie to? To jest pomalowane ceramiczne i to jest taki set. Jak ja na to patrzę, to mi się buzia cieszy. Jest to, zobaczcie, taki piękny ciasteczek, że tak powiem, gingerowy. I on, zobaczcie w ogóle, jakie ma spodenki. I to jest cały set. Macie tutaj do robienia foremkę, do robienia ciasteczek. Macie w środku mąkę, koraliki jakieś do ozdabiania, wiecie, jakiś zestaw. No przepięknie to wygląda i jak zrobimy pierniczki, ciasteczka, to koniecznie w to włożymy i wiecie, nie będą nam wysychać. Uroczo to wygląda, kupiłam to w Biemie, zapłaciłam 6 funtów, także wydaje mi się, że cena jest super, jak za taką wielkość. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Kaczka. Wiesz, że Ci chyba zmarzy się ta kaczka? W sensie ta farba z niej. No wiem. Tak, ale nie przeszkadza Ci to. Ale na święta. No i dobrze, no. Robisz jej ubranko świąteczne? O, a te używasz? Te są fajne, co? Bo tu można, jak to jest, woda jest w środku, w tym pędzelku. Już nie trzeba, zobaczcie, moi drodzy, wody, tylko po prostu wydostaje się z tego, ze środka. Fajny pomysł. I cały czas Lila używa ten zestaw. Sprawdzać się, a kredki dobrze rysują, czy średnio? Mama, kredki nie działają. Czyli nie rysują, są oszukane. Ale farby są fajne, ale wiesz, co lubię najbardziej? No. Pokażę Ci. Już jest ciemno. Kredki w ogóle nie działają. Jak widzisz, tu próbowałam działać, ale nawet teraz nie zadziałało. To działa. To są flamastry. Zapomniałam, ale że to jest to jeszcze... bardzo lubię. A co to są? Wyjmij ze dwa, bo mam za ciemno. Ja nawet teraz nie użyłam, bo nie chcę zepsuć, ale... Ale masz pędzelki, ja chciałaś kupować pędzelki, a masz tu tyle pędzelków. No bo zapomniałam, że miałam, ale mama dotknie to. Poczekaj, to musisz pokazać, bo jest... Jaka fajna! To jest plastelina! I... Nie, możesz... To jest rubber. Naprawdę? Tak. A to są co? Świecowe kredki? Sorki. Świecowe kredki chyba, tak? Dużo ich masz. No mam. Ile tu ich jest? Tu są dwa rzędy, widzę ich. Nieźle, ale jest ciemna. Wtedy tu są dwie pędzle i siatę. Super. Siemka, moi drodzy. Dzisiaj się witam z Wami w 14:30. Późno, co? Zazwyczaj od rana. Tu kawka, tu coś. Słuchajcie, po prostu jakoś tak wyszło, że nie miałam czasu z rana się odezwać. Parę spraw do załatwienia. Teraz się też już ogarnęłam. Wzięłam sobie prysznic. Miałam ćwiczyć. Byłam pół dnia w stroju do ćwiczeń, ale się nie udało. Więc ogarnęłam się teraz z tego stroju po ogarnianiu i mam mega szeroką, wielką koszulkę, dżinsy i zbieram się zaraz, jeszcze chwila. Słuchajcie, kupiłam dzisiaj słodycze do kalendarza adwentowego i kupiłam mega świece, ale to taki ma zapach, co to lata mi tu, taki ma, słuchajcie, zapach, że ja takiego zapachu to dawno fajnego nie czułam. Zaraz Wam pokażę, bo ona jest w ogóle z Aldika i chyba kosztuje 5 funtów, czy coś w tym stylu, ale pachnie sztosowo. Już dzwoniłam do mamy, o tym mówiłam, z Arturem rozmawiałam, mama moja mówi, no dobrze, jak już mi opowiedziałaś dokładnie wszystko na temat świecy, to teraz porozmawiajmy, bo taka byłam zajarana, że mówiłam, wiecie, tylko o świecy przez 5 minut, prawda? Więc nie za bardzo. Teraz Was muszę jeszcze tym troszeczkę pozanudzać, że tak powiem. No i tak to wygląda. Padało w ogóle z rana, było ciemno, było niefajnie, ale teraz jest, słuchajcie, ciepło. U nas jest w ogóle nadal mega ciepło. Otworzyłam okno, niech się tu przewietrzy i zmykam, słuchajcie, już po Lilę, zmykam na dół, pokażę Wam. Tak, to. Słuchajcie, wygląda ta świeca, tak się prezentuje. Ona ma różne takie nuty, słuchajcie, takie drewno czujecie, trochę wanilii. Czujecie jakby odrobinę kadzidła, trochę mi się z kościołem kojarzy. Jednocześnie z jakimś domkiem drewnianym w górach i ognisko, czuć też ognisko, więc jest normalnie przecudowny, bardzo ciekawy zapach. Już ją trochę wypalcowałam. Ojej, już pachnie ta nakrętka. Tak wygląda w ogóle w środku. Muszę ją powąchać. O Jezu, jaki to jest piękny zapach. Bardzo też fajny, mi się wydaje, dla mężczyzny, więc jak nie wiecie, co kupić jakiemuś mężczyźnie eleganckiemu, takiemu, który lubi w ogóle świece,
to ta jest fenomenalna, 100% polecanko. I w ogóle zobaczcie, co się dzieje z moim kwiatkiem. Co Ci nie pasuje, powiedz, kwiatuszku, kochany, co Ci nie pasuje? Muszę go tu, widzicie, trochę. On tak co jakiś czas zrzuca te liście, to ja nie wiem, czy to jest normalne, ale chyba tak, wiecie, wychodzą też nowe. Podlewałam go, no pewnie teraz ma tutaj już ciemno bardziej niż latem, więc może stąd on zrzucać co jakiś czas. Ale Monstera wypuszcza nowego liścia, zaraz Wam pokażę też. Już Wam pokazuję, zobaczcie. Tutaj mamy okaz. Okaz wypuszcza mi tu piękny, moja kochana Monstera. Tak wygląda. Ślicznie jeszcze taki zwinięty. No i oczywiście ona cała się prezentuje fenomenalnie. Nie trzeba tutaj jej nawet reklamować, bo ona wygląda pięknie. Ja Wam mówię, co jest dzisiaj na obiad. Na obiad jest sosik z pieczarkami ze śmietaną. Do tego będą Yorkshire puddingi upieczone. I tu już, moi drodzy, w piekarniku, już Wam pokazuję, co mam dalej. W piekarniku mam szyneczkę, jeszcze ją podpiekę, i warzywka upieczone. Będzie smacznie. Vitamins and history books, psychology in a different way to look at it all. My perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. Jak widzicie, wpadłam na genialny pomysł zrobienia sobie dwóch pasemek tutaj jaśniejszych. I jednak na górze są trochę żółte, ale tym się nie przejmuję, zrobiłam je też cienkie, żeby ewentualnie je sobie stonować. Mam czym, nie wiem, czy nie za cienkie zrobiłam te pasemka, ale bałam się grubsze, bo chciałam, słuchajcie, właśnie, żeby nie było takiego efektu. A ponieważ jest dosyć żółty, to wolałam to zrobić delikatnie. Poprawiłam trochę te włosy i już jest, słuchajcie, dużo, dużo lepiej, aczkolwiek jeszcze trochę tu się wybija ten żółty bardziej odcień, ale już, słuchajcie, nie jest też tak źle. W ogóle jest słabe teraz światło. Czytałam, że w Polsce śnieg ostatnio pada, że macie już na minusie, u nas 10 stopni. Jeszcze Wam pokażę, bo przyszła gazetka z Azdy i już zobaczcie, świąteczne ubranka jakieś pokazują. Piżamki po 7 czy 8 funtów, po 7, zobaczcie. Jakieś dodatki, ozdoby, no nic, tylko wybierać się po inspiracje świąteczne, pochodzić troszeczkę, przemyśleć, co komu w prezencie. Zobaczcie, jakie inspiracje w gotowaniu, w daniach. No po prostu jak patrzę na tą gazetkę, to aż zachciewa mi się jeszcze bardziej, słuchajcie, świąt i vlogmasa. Cheers, moi drodzy.